W dzisiejszym odcinku. Nie, jednak sprzątnęłaś. Dobra. Przechodzisz przez ściany. Dobra, ty już jesteś na wyższym levelu. Antonina, jesteś na wyższym levelu, skoro przechodzisz przez ściany, to już musi być coś... coś nie tak. Skoro po prostu sobie zrobiła i tyle. Hej! Cześć! Ja jestem Radochna, a przed wami... kolejny odcinek z wyzwania 100 dzieci challenge w Simsach 4. Dokładnie tak. A Klotylda właśnie w takiej nieprzyjemnej sytuacji czyści kibel po tym, jak zaraz przed chwilą się sama do niego zwymiotowała. Okej, w jakim jesteśmy etapie? Mamy poród za... nie wiem. Także czekamy. W międzyczasie trochę ogarniamy dom, dzieci i tak dalej, bo już niedługo znowu będzie więcej obowiązków. Także tak, czekamy na to zielone dziecko. Mam nadzieję, to by było dosyć interesujące. Możesz trochę się porelaksować, grając w grę na kompie. Co tam się dzieje u ciebie? Michałek, wszystko dobrze? W porządeczku, dobra, okej. Okay. Myślę, że możesz sprowadzić jakiegoś pana, zadzwonić po jakiegoś... Może Erik? Wyśli SMS. Dlaczego wyśli SMS? O, i Mateusz ma wkrótce urodziny. Może on gdzieś w okolicy biega, do tego nie mogę. A tu jest. Uj! Jasne, popraw humor czy coś. Ko! On przyjdzie do nas, no nie? Czy nie przyjdzie? Cofnie się? Nie, stoi i czeka. Dobra, Klota, dawaj. Biegnij. Akcje w terenie wychodziły ci najlepiej. Zazwyczaj. I ty śpisz? Ty w szkole, a ty zaspałaś do szkoły? No proszę, takie zmęczone te dzieci. Tak, tak, już idziesz. Tak wiem. On przyszedł tutaj, Erik! Co ty, gdzie ty? Nie żarnej każesz chodzić? Stój! Co to jest? Kto to jest? Nie MC Command Center. Ja chcę się z tym kimś przywitać, Klotylda. Czemu on jest nieobecny? Czemu on... A, bo on idzie do domu. O kurczę! Nastolatek, ale już niedługo. Już niedługo. Dorośniesz i nie będziesz nastolatkiem. Nie widzę tu żadnych atrakcyjnych, potencjalnych. A ten nam wyżera jedzenie z lodówki. Dobra, pogadajmy z nim trochę. Klota, wracaj do domu. Wróć do domu. Pogadaj trochę z Erikiem. Halo? Popraw mu humor. Pochwal strój oczywiście. No, co czekasz, Klota? On się obżera, my z nim gadamy, no. Mógłby się odłożyć ten talerz, koleś. Okej, trzeba w międzyczasie dać młodemu zjeść. Trzymaj. Młody. Jedzonko wystawiłam. O, jak szybko sobie sięgnął. Klotylda. Klotylda. Biedna, ty zaraz mi padniesz tutaj. A ten musi iść. Kurczę, no dobra. Tym razem cię zgarnę. Młodego trzeba jeszcze wykąpać, ale on sam się nie wykąpie. Kąpiel proszę, a. Kąpiel proszę. Można tak? Nie no, zaraz siostra rzuci, to siostra cię ogarnie. Ona jest takim wsparciem w sumie. Tutaj ty wracasz o 15. Tak? No w porządku. O kurczę, zaraz spadniesz. Nie będziesz piątkową uczennicą, kochana. Nie ma tak. Masz zły nastrój pewnie dlatego. Dobra, Klotylda, to idź spać. Kto do ciebie dzwoni? Dyrektor. A po co ci dyrektor? Co? Czy byłaś w szkole? Halo. Mateusz, spać. Jest zmęczony. Miałeś go wykąpać. Zadzwoni mój dyrektor, bo powiedz, że moje osiągnięcia w szkole nie są zadowalające. Ojejku, na czas, no tak. Niefajnie. Jest to być awans, przecież ty nie masz pracy.
Antośka, co ty ogarniasz? Zostaw dzieciaka i idź spać. Młod niech coś zrobi ze sobą ciekawego. No nie stój tak. Idź chociaż spać, cokolwiek. Czas na sen? Aha, okej. Okay. Fajnie. Uważam, że Klotyldzie należy się lepsze łóżko. To tyle, co ona tam się nastarała tych dzieci, to chyba muszę jej zrobić lepsze łóżko, kupić. Na razie Klotyldę ma te łóżko. Wiem, że to nie jest jakieś super, bo tu ma energii tyle samo, ale ma lepsze złagodzenie stresu i dyskomfortu. Ty co, znowu coś ci się przyśniło? Tak, wiedziałam. Nie budź nikogo, po prostu zajmij się sobą. Poukładaj klocki. Klotylda, skorzystaj, dlaczego nie skorzystaj? Skorzystaj i możesz pograć sobie w Brick Bloki. Ojejku, co to za telefony? Do ciebie dzwoni ojciec, a do ciebie dzwoni, niech zgadnę, ojciec. Nie, nie chcesz do niego wpaść. Z tym okropną matką. Odcinam od ojców dzieci. No cóż, takie wyzwanie. O nie, dzieciak nam zaje komputer, co ty? Zabawek nie masz? Zjedz sobie coś. Jedz i idź spać. Dlaczego nie poszedłeś spać? Halo. Klotylda, ile można rodzić? Halo. Klocia, halo. Klocia, słyszysz? Halo, Klocia. Dobra, to teraz śpi. Go. Zostaw, zostaw, idź spać. Nie gap się w ten monitor. Przestań się gapić w monitor i idź spać. Tak, tak, czas najwyższy spać. Ty młody, też idziesz spać. Już ci minął zły sen, także możesz kimono. Zostaw tą swoją starszą. Daj się wyspać. Co ja, ona i tak wstaje. Korzysta, weźmie prysznic i coś przygotuje do jedzenia. Okej, okay, Klotylda. Czy ty jeszcze nie pękłaś? No. Rozpękniesz, jak będziesz tak rosła i rosła i rosła i rosła. Czekała i czekała i czekała, nie wiadomo na co. O Boże, czy ta... Jejku, czy Antonina schodzi na dół, żeby umyć ręce? Muszę im koniecznie ten zlew jakiś ogarnąć. Ty trudna jesteś? Czy co? Nie no, nie, nie jesteś schludna. To ja nie wiem, o co chodzi. Dobra. Nie sprzątnęłaś tylko tego jedzenia. Nie, jednak sprzątnęłaś. Dobra. I przechodzisz przez ściany. Dobra, ty już jesteś na wyższym levelu. Antonina, jesteś na wyższym levelu, skoro przechodzisz przez ściany, to już musi być coś nie tak. Skoro po prostu sobie zrobiła i tyle. Ile można czekać z tego nowego potomka? Ile można czekać? Klotylda, błagam cię. Błagam. Weź już ogarnij sytuację. Co ty, jakieś ścinki masz? Antonina, trochę się cię martwię. Trochę się o ciebie martwię. Ty też jesteś głodny, to wstań, zjedz. Weź sobie porcyjkę. Okej, Klotylda jest zadziwiająco o dobrym nastroju. Jak zje... To mało symulonów. A, stówy nie ma, żeby zrobić obraz. Peszek. Ale ma dobry nastrój całkiem. Okej. Okay. Czemu wy jecie na stojąco? To jakieś stojące party? Czy co, że jemy i stoimy? Jemy stojąc. O, tak. Dokładnie. Okej. Okay. Dalej czekamy. W oczekiwaniu na zielonego człowieczka. Mam nadzieję, że zielony będzie. Ciąg dalszy. Ewoluuj. Możemy ewoluować rośliny. To jest ciekawe. Już kilka ewoluowałam ostatnio. Fajnie. Dobra, zaraz mamy piątą, a za piątą będzie szósta, a potem siódmej będzie można zadzwonić do człowieczków. Klotylda może zadziałać i tutaj sobie pokopać na przykład. Co to? A to jakieś świetliki. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba już nie widzę.
Chyba nie widzę. Na pewno jest. Możesz pokopać sobie klota. Pokop, kop, kop, kop. Wapień. A co z tego wapnia? O! Dobra, zaczął się poród. Krocylda, jestem bardzo dumna. Że dwie sprzedamy żaby, bo w sumie potrzebujemy więcej. Wydobyć z kamieniny. I ze skamieliny jest kamieniała dłoń Sima. To powinno być dużo warte, chociaż w sumie uczestnie. Co ty tak? Krocylda, czemu ty komikujesz te żarcie? O co tu chodzi? Halo? Halo? Halo, halo? Dobra. Czyli za ile poród? Za 3 godziny. No to czekamy. Korzystaj. Już stać nas na. Aha, jest zaraz. Jest nieswojo. Się nie czuję, bo zjadła źle przygotowane jedzenie. Twoja córunia to zrobiła. Powinna być szczęśliwa, że gotuje ci, pomaga. No bo się bardzo nieswojo czuję. Zdążysz naprawić toaletę jeszcze przed porodem. Spoko. Jesteś kobieta pracująca. Rodząco pracująca, także full wypas. Młody, to ty zjadłeś i nie zjadłeś? W sensie, nie najadłeś się za bardzo. Sobie jeszcze jedną porcję. W sumie ta jakość jest kiepska. Także w sumie trochę się nie postarałaś, Antonina. Rzeczywiście, może. Rzeczywiście. Okej, okay, jeszcze Klotylda, prześpi się. Przed porodem. Klotylda. Specjalnie tak czekałeś, żeby zaraz wstać, prawda? I żeby, no. Tak musisz wybuchnąć, tak musisz wybuchnąć, także zaraz tak wstaniesz. Nie, spoko, poród może poczekać, już muszę się wyspać, nie? Wiadomo. Szkoła, szkoła, szkoła. Nie, nie idź do Wagary. Idź do szkoły, myślałam, że nie wstaniesz po prostu. Ostatnio nie zaspałaś. Więc tu jest urodziny Sima imieniem Mateusz, urodzenie wystrzałe przyjęcie. Zaraz co? To czekaj, 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 czekaj. Kto ma urodziny Mateusz? Klotylda rodzi, fantastycznie. Synek. Kolejny chłopiec. Kolejny chłopiec. Imię męskie. Mateusz. Jest już Mateusz. Halo. Co tam będzie za losowanie? Igor. Igor. Niech będzie Igor. Nie jest zielony. No nie. Ale ma zielone ubranko. To coś znaczy. To coś znaczy. Okej, okay, nakarm go. Bo myśli o jedzonku. Nakarm z butelki. Co się z tobą stało? Dlaczego? Ty znowu jesteś głodny? Przecież jesz. A nie, to jest śpiący. Dobra, to jest nie brzusio, to jest poduszeczka. Dobra, to jeszcze skorzystaj, bo już sam możesz. A wy czemu nie poszliście do szkoły? Czemu we dwójkę... Do szkoły, raz i jeden i drugi, do szkoły. Do szkoły! Idź do szkoły. Idź do szkoły, co tak, to co? Wy usprawiedliwienie w szkole. Moja mama miała poród i nie mogłem pójść do szkoły, no... To jest śmieszne. Ta zaraz zostanie wywalona ze szkoły. Ach, cudownie. Ara, Klotylda, jak się czujesz? Jesteś głodna i zmęczona. Wiesz co, trochę sprzedaj te wszystkie roślinki. Dobra, spóźnieni kilka godzin, ale szczęśliwie dotarli do celu. Ty sobie śpisz, Igor, w ogóle dlaczego jesteś mężczyzną? Dlaczego ja nie rodzę, znaczy Klotylda, dlaczego my nie rodzimy żadnych mężczyzn? Znaczy żadnych kobiet, same facety. W ogóle co to ma być? Ja się nie zgadzam. I kto będzie ciągnął ród? Klotylda, musisz się postarać. Spoko, kasę trzepiemy na tych roślinkach. Powiem wam szczerze. Dobra, skorzystaj. Zrób obiad z normalnej jakości. Czemu? A, bo ty płaczesz, bo coś tam cię boli. Dobra, Klotylda, to zostaw. O, pielucha. Nie, nie dowiaduj się, przecież widać, że po prostu. No.
że się no. I wtedy tost francuski sobie podaj. Okej, fantastyczne to było. Powiem wam. Miałam nadzieję, że to będzie dziewczynka mimo wszystko. Okej, ktoś dzwoni. Ktoś dzwoni. Dobra, chciałabym, jeszcze ktoś tutaj nam rośnie, czyli Michałek ma urodziny, czy nie teraz, ale już niedługo. Michałek i Mateuszek. Mateusz już ma. A Michał co, nie? Jak to jest? Na pewno trzeba zrobić tort dla młodego, bo już przechodzi samego siebie, żeby nam uprzykrzyć i kloci życie. Czy to taki mały bumbelek? I czemu, ej? Czemu lodówka jest zepsuta? Lalo. Boję się trochę jej naprawiać, szczerze mówiąc. Tak myślę, że można ją wymienić. 180, dobra, stać nas. O, elegancko, już jest naprawiona. Nie jest może jakaś super nowoczesna, ale jest naprawiona. Zjedz, skorzystaj. Możesz jeszcze zaprosić Erika do spędzenia czasu na parceli. Nie! Zaprosimy babcia Mroza. To jest po prostu. Zaproś babcia Mroza i to będzie najlepsze, co możesz zrobić. Czemu nie dzwonisz? Czemu nie dzwonisz? Więc tu Michał. Aha, jednak. Michał też. Dzieci, zaprosiłem świętego Mikołaja na wasze urodziny. Cieszycie się? Dobrze. No i jeszcze w tym Clemens Choron. No ciekawie. A w czym rósł? Zostaw ten śmietnik. Jesteś rozgniewany. Jaki mam brzuchol? Większy niż ty, Klotylda, jeszcze przed chwilą. Pochwal strój. No strój to masz zacny, Mikołaju. Ciekawe, czy z Mikołajem będzie można być tak szybko przyjaciółmi, jak się to... Jak to było w dwójce, gdzie pogadałeś z nimi, już jesteście najlepszymi przyjaciółmi z Mikołajem. W sumie. Bo z wesele rodzica? Nie wiem, o co tu chodzi, ale to nie jest chyba twój rodzic, nie? To nie jest twój ojciec? Coś? Clemens jest dobry. No pewnie, że jesteś dobry. Mikołaj musi być dobry. Okej. Cześć, Orion. Pogorszenie ocen. Jesteś czwórkową uczennicą. Ojejku, dlaczego? No, Antonina, przecież tak dobrze. To było pięknie. To jeszcze wszedł lasek z Mikołajem. I ten. Mikołaja nie przytulisz? No. I możesz iść spać. A nie, jednak nie. Nie, nie przewijaj, nie przewijaj, tylko uszczęśliw i daj jeść. Ojej, tu musisz torty zrobić. No tak, przecież... Zostaw tego Mikołaja, przecież... Dzisiaj dwóch twoich mężczyzn młodych ma urodziny. Krótko, dlaczego ty stoisz i się patrzysz na tego dzieciaka? Czy to jest normalne? Co tu się dzieje? Tak, przyjdźcie, i tak są urodziny dzieci, także spoko. Niezła jest, odebrała telefon śpiąc, ja tak nie umiem. Dobra, wstań i zrób torty. Upiecz... Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Gotuj, to będzie podgotuj. Czekoladowe. Okej. Klotylda. Wiecie co, ja zrobię taki myk, że Antonina kupi sobie zmiennik snu. Tak. I oddasz go Matuli. Mama musi ogarnąć kilka rzeczy. Że Klotylda wypij szybko, a ty rób ten tort. Już nie.
Dobra, cześć Mikołaj. A to kto? A to ten Borowik. Coś tam. Mój ojciec, coś. Dobra, idealnie. Z jednego tortu da radę zrobić 2 razy urodziny. Przekonamy się. Czekoladowe. Czekam się, no przecież masz urodziny zaraz, Michał. A ty jak się czujesz? Jesteś głodny ciut. Tylda, ależ ty masz przebiegi. Działam to. Transformacje, terraformacje i w ogóle. Dobra, wstań. Pomóż matce z dzieciaczkiem. Igorek, trzeba go ogarnąć. I najmłodszy brat. W sumie. Dobra. Się cieszę, taka szczęśliwa, normalnie. Co się dzieje? A, ewoluuje. Teraz niech się błyszczą, znaczy, że mogę ewoluować. To jest bardzo ciekawe w sumie. Dobra, zrobiłaś tort? Pięknie, teraz go postaw gdziekolwiek. Klota. I postawiłaś? Pięknie. Tutaj świeczki urodzinowe. Tak, świeczki urodzinowe. Wiem, zrobimy urodziny dla najmłodszego. Mateusza. Pomóż dmuchnąć świeczki. Mateusz. No chodź. Urodziny. Podwójna impreza. Incy, incy. Cieszysz się? Wśród śmierdzących sałatek? Cudownie. Rośnij, młody. Rośnij. Brawo ty. Jesteś samotnikiem. Będziesz motoryczny. Pięknie. Trochę inną ma twarz. Tylko na razie wygląda na złego. Okej. Okay. Dobra, i teraz Michał. Niech się dalej w wannie bluzga skubany. Dmuchnij świeczki. Matylda, trzeba zamienić to łóżko na... albo dokupić łóżko. Już jest bardzo głodny. No dobra, zjedz. Już sam możesz sobie zrobić jedzenie, prawda? Kolejne urodziny, tak! Krodzidla się cieszy, bo będzie ich znowu miał kto pomagać przy dzieciach. Cieszmy się wszyscy. Będziesz perfekcjonistą i... porywczy. Dobra, to co ci wylosujemy? Okej, okay, co tu mamy? Tajemnica Strangerville. Oto coś nowego. Będziesz odkrywał tajemnicę. Ale agent! 0010. Ma kulczyki! O ma... tunel... co? Ja nie wiedziałam, że jest takim rebelem. Wiedziałam, że trochę się buntujesz, ale że aż tak? O skubany, ma kulczyki w uszach. I okulary fioletowe. Pięknie. Przezacnie. Widzicie te kulczyki? Wow, ostro. Ostro. Trzeba kupić jeszcze jedno łóżko. Można sprzątnik dla te jedzenie. Wykąp się. Ale Michał, ty teraz zaskoczeniem jesteś totalnym dla mnie. Naprawdę. Niesamowite to jest. Dobra. Trzeba dawać łóżko jeszcze jedno. Okej, okay, tu łóżko dla Mateusza. Mateusz czarny. A chociaż nie, dobra, czarny, ale zielony spodenki. Myślałam, że taki bardziej emo czy coś. Dobra, tego trzeba nakarmić. O nie, jest i on! Jest i on! Twój starszy brat! Wykąp się! Możesz się spokojnie wykąpać, bo dzieci zajmują się dziećmi! Czy to nie jest piękne? Wypad, młody. To nie jest miejsce na zabawę. Tu na górze możesz w toalecie się bawić, jak tak bardzo pragniesz tego. Okej. Okay. No i wszyscy są szczęśliwi i nic tylko się cieszyć, bo po prostu... ja się cieszę, Klotylda się cieszy. Proszę bardzo, Mateuszek też jest... Michałek, Mateuszek. Michałek jest szczęśliwy. I po prostu dla mnie to jest jeden wielki ewenement. Jesteś boski. Jestem twoim po prostu panem. Michał. Klotylda jest super. Dobra. Tym przepięknym akcentem będę się z wami żegnać. Odcinek był zacnie, przepięknie, cudownie udany. Moim zdaniem. Także trzymajcie się, cześć i czołem. Do następnego odcinka i pa pa!
Pa! Cześć!